rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Przyszedł do mnie. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z ojcem Pio, z świętym Franciszkiem z Asyżu, świętym Janem Bosco, Teresą Wielką, które cały czas tu są również. Ojciec Pio powiedział mi, że co dzień będzie w moim pokoju, więc jest. Nie widzę go. Nie, oczywiście, że nie. Ale czuję. Też nie rozmawiam tak bezpośrednio, słownie. Chociaż w przyszłości ojciec obiecał, że będę z nim rozmawiał, więc witam was z siostrą Faustyną również, która też schodziła na rozmowy w Nowej Hucie. Z nią rozmawiałem o systemie miłości, o iskrze z Polski właśnie, że wyjdzie z Polski. Pewnie, żeby takie iskry były wszędzie, w każdym kraju. Osoby, które będą starały się mówić o miłości, o tym, żeby złe ideologie odsuwać na boczny tor, a pokazywać uniwersalizm życia, uniwersalizm miłości. To nie powinno być tak, że jest prawica i lewica. Oczywiście, że lewica jest tragiczna, bo tam jest, ideologie są straszne i właśnie przez te ideologie są wojny i zła edukacja ducha. Te ideologie właśnie doprowadziły do śmierci księdza Popiełuszki, właśnie te lewackie, komunistyczne i te inne, liberalne. Rób ta, co chce ta. No tak nie może też być, rób ta, co chce ta. Gdzie cnoty, gdzie dobre życie, gdzie piękno, gdzie sztuka, gdzie bogactwo wewnętrzne, gdzie szlachetność, miłość i dobro, pokój i cierpliwość. W lewactwie tego nie ma, tego nie nauczają. Tam tylko jest rywalizacja o władzę i pieniądze. Ich wartości nie interesują, tak samo jak poupadały wszystkie kraje Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie padły. Tam już nie ma wartości. I to się przełożyło również na te afery, które teraz są w Unii Europejskiej. To jest normalne u lewactwa. Pan Jaki, pan Tarczyński, to owszem, to są prawdziwi ludzie. Akurat są oni z prawej strony, bo jakby byli po tamtej stronie, to pewnie by to samo robili. Także trzeba rozróżniać dobro od zła. Zło trzeba chwalić, promować, a zło potępiać. Nie ludzi, bo ludzie się muszą wszyscy zbawić i oczyścić dusze swoje, ale ideologię trzeba potępiać.
bo one nic dobrego nie przynoszą w ten świat. Wręcz odwrotnie. Są wybuchowe i niepokój wprowadzają, zatargi i wojny. I to wszystko przez ten egoizm, przez ten imperializm ideologiczny, jaki mamy w sobie i walimy się sztachetami, tak jak mówił pan Komorowski, że pisowców trzeba sztachetami walić. To jest właśnie lewactwo. I te wszystkie ideologie właśnie walić sztachetami po to, żeby sobie zabrać cudzy ogródek jeszcze w dodatku. Tak jak Rosja teraz robi. Zabrać Ukrainę, bo oni potrzebują więcej miejsca. Wymordować wszystkich, jacy lecą po kolei. Całe miasta, wsie, wszystkich wymordować, żeby tylko jeden władca miał radość z tego, że sobie kawałek urwał ziemi. Sam pójdzie niedługo do ziemi. Po prostu jakieś szaleństwo kompletne. To jest ten właśnie debilizm lewactwa, debilizm komunistyczny, liberalny. I ruski. Amerykański nie jest lepszy, no ale tam jest przynajmniej ta demokracja jeszcze jakaś tam. Jeszcze coś, jakieś wartości jednak są. A u nas w Polsce naprawdę są dobre wartości. Tylko, że jakieś skądś to przylazło, to lewactwo do Polski i się rozprzestrzeniło jak nie wiem, jak szczury. A to trzeba ideologii pięknej. O czym ja mówię, o systemie miłości. No, wśród szczurów jest ciężko żyć, bo ci podgryzą nogi i bakterie przenoszą. Skarpetki ci zjedzą. No, tak to jest. Dobrą wiadomość wam chcę przekazać, bo wczoraj modliliśmy się za Wojtka, który miał udar. Otwierali mu dzisiaj rano o 8 czaszkę i tam jeszcze różne rzeczy robili. I Bartosz właśnie dzisiaj mi dał znać, że Wojtek, tylko 30% dawali mu szans, że wyjdzie z tego. 30% lekarzy dawali. I okazuje się, że dzisiaj o 8 rano, bo modliliśmy się również, wszystko poszło dobrze, operacja się udała. Sami lekarze zdziwieni. Ale jak mówię, nie cieszmy się za wcześnie, bo jeszcze jest rehabilitacja i inne rzeczy, ale modlić się trzeba, jak mówię, dużo. Ojciec pomaga. Ale pomaga jeszcze więcej, jeśli my od siebie damy modlitwę, uczucie, miłość, cierpienie, nasze kroki, wszystko. Jeśli do tego koszyczka włożymy, to to uzdrawianie jest jeszcze 100 razy mocniejsze. Bo jak mówiłem kiedyś, ojciec Piusz jest w niebie i nie może poświęcić swojego cierpienia, bo tam się nie cierpi. Ale może wykorzystać nasze cierpienie, nasze schody do nieba, na których się potykamy i mamy różne problemy. To ofiarować niebu, ojcu Pio i innym. Ja mówię ojcu Pio, bo prosił, mówił, że kogo mi będziesz polecał, to będę pomagał. Więc polecam was wszystkich i wy też polecajcie swoich bliskich, dalekich i całe wszystkie dusze, które są w czyśćcu, czyli na tych ziemiach, planetach, w kosmosie. Jak może tylko już dodam i wspomnę, jak już mówię o tym kosmosie, że ojciec Pio powiedział, że w naszym Układzie Słonecznym, nie w galaktyce, w galaktyce to jest pełno cywilizacji, istot, dusz, aniołów, bo tak naprawdę, bo wszyscy jesteśmy aniołami, którzy wyszli z nieba, to tu w naszej Układzie Słonecznym, wśród tych planet małych i Słońca, jest tylko życie na tej Ziemi i przy jednym z księżyców Jowisza. Ale tam mówi, że jest inne życie, to jest inna cywilizacja niż tu na Ziemi. A księżyc, ten nasz, który nam świeci, już ludzką ręką został przesunięty. To jest wiedza z nieba, którą mi ojciec Pio przekazał. Ostatnio ktoś tu mi napisał też właśnie, że właśnie na jednym z księżyców Jowisza i odkryli jakiś sygnał Wi-Fi. No, może coś odkryją. Ojciec mówił, że odkryją tą cywilizację za jakiś czas. Więc jest dobra wiadomość. Cieszymy się, że Wojtek po operacji udanej będzie mógł funkcjonować. Ale za jakiś czas dopiero, bo na razie to wszystko się musi pogoić, zarość, pozrastać i tak dalej. Audiobooki są w sklepiku
Jeśli ktoś już ma, może się dzielić. Teraz ostatnio ktoś znowu pięknie robi. Bardzo się cieszę z tego, że są te audiobooki. Dzielcie się, jak już mówiłem, ja pozwalam, bo przecież po to pisałem, żeby się tym dzielić, a nie kasę trzepać czy coś tam na to. Ja nie mam ani złotówki, sklepik działa, no bo działa, ale podobno, że było już źle, jeszcze działa. Okres wakacyjny, bo był taki trudny, jeszcze ta wojna wybucha, to wszystko, to tak się wszystko skurczyło. No ale z drugiej strony właśnie te ciężkie czasy to jest właśnie czas na refleksję również nad sobą, nad życiem, nad tym, co się dzieje. A ojciec Pio mi mówił, że Lwów wróci do Polski. Widzicie, ostatnio coś tam w telewizorze pokazywali, jakąś propagandę radziecką, że pokazali właśnie mapę Polskę i Lwów cały, że Polska chce zabrać Ukrainie Lwów i dogadują się. No i co, sami Rosjanie to robią, propaganda telewizyjna, jakaś prognoza pogody była i pokazali Polskę i Lwów wzięty przez Ukrainę, przez nas na Ukrainie. No bardzo dobrze, nie? Taką propagandę to ja popieram akurat, bo ja wiem z nieba, że Lwów wróci. Jak ojciec coś powie, to na 100%. Za jakiś czas, że sięgniemy dna i potem się odbijemy. Tak samo jak widzicie komuna, to lewactwo, Wałęsa, to mi ojciec Pio przecież mówił wtedy na rozmowie, jak Wałęsa z Tuskim obalili i z PSL-em obalili premiera Olszewskiego. Powiedział ojciec Pio, że Wałęsa się uniósł pychą i obalili to i teraz nie wie co zrobić. No i dodał mi tylko ojciec, że przez to, że to zrobił, widzicie, jak karmę można sterować sobie? Można ją iść dobrze albo źle i źle zrobili. I ojciec mówi, że przez to będziemy wolność zdobywać przez ileś tam lat na kolanach. No i widzicie, jak to jest. Teraz żeśmy spod komuny wpadli pod Brukselę. Spod Rosji pod Brukselę, która nam cały czas coś chce od nas, karają nam nas i właśnie, a karali się okazuje, że karali nas głównie wszystkie donosy, to właśnie ci łapówkarze robili. Widzicie, to jest, no i komu tu wierzyć? Nie da się, po prostu to jest lewactwo. Liberalizm właśnie do tego doprowadza. No ale dlatego wam mówię o innym systemie. O systemie duchowym, który mówi o egzystencji człowieka, wyjaśnia, skąd się wziął człowiek, dlaczego jest człowiek, dlaczego jest niebo, że jesteśmy aniołami, wracamy i to jest system uniwersalny poprzez system miłości, który ma zafunkcjonować w edukacji, w ekonomii, w każdym zakątku ziemi, nawet w piwnicy, jak są tam różne pleśni czy coś tam, to też niech się cieszą, że miłość jest. Dobrze, to teraz przeczytam wam wiersz Maćka jeszcze. Ten, co jeździł też na rozmowy, mój przyjaciel zresztą. Taką malutki tomiczek wierszy kiedyś wydał, bo ja byłem nawet na jego spotkaniach. No to, ale to malutki już dawno temu. Boże, nie umieraj, chyba taki to był tytuł. No to było cieniutkie. Teraz jest dużo napisał tych wierszy. Dobrze by było, żeby wydał, ale to trudności są, bo to tak wiadomo, jak to jest. Ale na pewno będą kiedyś wydane, bo warte są. Tytuł taki: Rozłąka. To są takie refleksje, wiersze, prawdy, które są zawarte w tym. Podobne jak ja mówię. I też Maciek o reinkarnacji wiedział. Tak samo, bo wiadomo. On może bardziej kościółkowy był, bo on tak właśnie trzymał z tym, z żoną i tak kościółkowo bardziej, no ale potem już inaczej troszeczkę zaczął myśleć. Rozłąka, taki tytuł. Anioł siedzi przy laptopie, tęskni. Wie, że to samo robią twórcy globalnej wioseczki w kosmosie. Kropla wpada do oceanu. Anioł nie chce już raju na ziemi. Chce tylko jednego serca. Jak pisał Kubiak, jak wykrzyczał Niemen. A potem jeszcze jednego. I wszystko to na nic, kiedy inni wierzą w raj, ale tutaj.
stają się nerwowi, cierpią na depresję. Mój anioł nauczył się przy mnie cierpliwości w towarzystwie miliardów lat rozłąki. W niedoborowym towarzystwie zbuntowanych aniołów na ziemi. No widzicie, mamy doborowe towarzystwo, lewactwo albo prawactwo, bo tym wszystkim partiom tylko chodzi o władzę i pieniądze. Nic więcej, oni nie chcą rządzić tak naprawdę Polska, chociaż PiS naprawdę pokazuje klasę, muszę wam powiedzieć. Stara się jak najlepiej, żeby w Polsce było dobrze. W przeciwieństwie do tego lewactwa, co robiło, co Tusk robił. Tamto to jest po prostu wszystko do skasowania. To są ideologie, które nie służą człowiekowi, nie służą duszy, nie służą żadnemu państwu, a tym bardziej Polsce. To, żebyście wiedzieli, jak mnie zamknął. Zagłoszenie wolnego słowa. Tusk już zaczyna fiksować, już tam chce wszystko zakazać. Po prostu to jest właśnie to, o czym mówię. Śmieszne. Po prostu to jest śmieszne. Dziecinada, kompletna dziecinada. Dobrze, to teraz jeszcze coś przeczytam. Z drugiego tomu. Pokazuję. Z drugiego tomu. To jest pierwszy tom. Drugi tam. Tam jest. Drugi. Stoi ojciec Pio. Więc mówię, tu jest 2500... Ponad 2,5 tysiąca różnych tekstów, moich przemyśleń z rozmów z ojcem Pio, moich refleksji, bo ojciec mi to właśnie kazał pisać, żebym przeżywał. Przeszedł przez te różne stany, spisywał, opisywał, bo to w latach cały czas. 40 lat to pisałem. Może trochę więcej, bo do dzisiaj jeszcze piszę. No, ponad 40. Nie znam się na liczbach. Liczby mnie interesują. Mnie interesuje dusza tylko, a dusza nie jest matematyczna, nie jest liczbą, to co mówią niektórzy. Kiedyś pamiętam, był taki moment, puścili takiego newsa, fake newsa, że zważyli duszę po śmierci. Umarło ciało i okazuje się, że jakiś ten miligram było lżejsze. Po prostu fantazje kompletne. Dusza przecież nie waży. No takie są po prostu ezoteryczne wygłupy. Czytam, tak. Czytam z drugiego tomu. A tu znowu o tym wypoczywaniu jeszcze coś. A dobra, to pominę o tym. Zacząłem od odpoczynku, o wakacjach. Ale musiałem to też napisać, bo ja miałem problemy z wakacjami, nigdy na wakacje jakoś tak nie mogłem nigdzie wyjechać, praktycznie nigdzie. Raz byłem tylko 2 tygodnie u mojej siostry i raz we Francji 2 tygodnie u moich kuzynów, mojej ciotki, która żyła ponad 90 lat, już nie żyje, siostra mojej mamy. Istoty wyższe mogą nam pomóc wyzwolić się od praw i przepisów, które oni dawno już pokonali i dziś żyją w wolności, miłości, ciesząc się życiem do woli. Ale to nie jest jeszcze ich wieczne życie. Oni też mają coś do przepracowania, coś w sobie do zbawienia. Oni także umierają i rodzą się znów we wszechświatach, tych niebach niedoskonałych. Są inteligentniejsze istoty od nas pewnie. Na pewno, wiadomo, że są. Różne cywilizacje są wyższe, bardziej zorganizowane, ale niekoniecznie mają więcej miłości. Techniki może mają, technologii różnych, socjotechniki i tego. I to ojciec mówił, że nie odpuszczają. Nie odpuszczają, bo im się podoba ta technologia. Jakieś różne energie mają, technologie na energię, nie muszą pracować. Bawią się, ale chcą żyć tylko w kosmosie, bo takie sobie stworzyli własne niebo. Nie mają tam żadnej religii, żadnych papieży, nie wiem, jak tutaj powymyślali. Religię też powymyślali. Tak kiedyś ojca pytałem o religię, bo ja bym wszystkie zniósł. Ojciec mówi, no tak, ale co dasz w zamian? Bo ludzie potrzebują wiary, no bo są tak zagubieni, taka jest niewiedza naukowa o wszechświecie, o bycie ludzkim, o duszy, że potrzebna jest wiara.
potrzebna jest wiara. I mówi, no tak, i dodał jeszcze, że Bóg tylko dopuścił te religie, dopuścił, ale ich nie stworzył. To ludzie stworzyli to wszystko, te hierarchie, tych papieży, tego wszystkiego. Bo tak po prostu lubimy tutaj, ale dobre ideologie popieramy, złe kasujemy. Proste jak drut. Wtedy nie będzie wojen. Owszem, są katolicy święci, ale i prawdziwi, ale ci prawdziwi. Jest ich zaledwie mała garstka, reszta jest sztucznie wykreowana przez Watykan i żyje nadal rozsiana po planetach, czyśćcach i dalej się edukuje. Ale ci święci, którzy osiągnęli już wiedzę i miłość, sami przychodzą do nas z ofertą pomocy co dzień. Trzeba być z nimi w kontakcie i dużo rozmawiać, by nam po kolei wyjaśnili, jak to jest z tym życiem. Gdzie szukać pełnej prawdy, na czym polega życie wieczne, jaka tam działa energia, jak wyglądają krainy nieba. Oni chętnie odpowiadają na takie pytania i trzeba je tylko zadawać. Ale zadawać pytania to z pokorą, z miłością. Nie może być tak, bo kiedyś mi też ojciec powiedział, że największym zdradzieckim pytaniem szatana, czyli szaty tego świata, jest pytanie dlaczego? Dlaczego? I nie ma odpowiedzi dlaczego? Wszystko dlaczego? A ojciec mówił, że to jest pycha. Takie zadać pytanie i się uprzedzić, stworzyć dzięki przez to ideologia, bo dlaczego nie ma Boga, dlaczego go nie widać, no więc stwarzamy lewactwo przeciw boskie. No i tak to właśnie, i to jest szatańskie pytanie, dlaczego? Wykorzystali to właśnie, ideologie to wykorzystują to pytanie, bo nie ma odpowiedzi, więc rób ta co chce ta. Wiecie kto to mówił i dlaczego? To jest właśnie też to lewactwo, chociaż pozornie robi dobrze. Ale intencje są najważniejsze i prawda o Bogu jest najważniejsza. Wewnętrzna, twoja, osobista. Jak tam nie masz łączności z Bogiem, z niebem, to choćbyś nie wiem, jakie pałace pobudował ludziom, to tobie to nic nie da. Nic, kompletnie nic. Jeszcze jedna myśl. Trzeba to zrozumieć, popatrzeć w nieograniczony wszechświat i szukać w nim istot, które nas stworzyły jako ciała. Byli to upadli aniołowie z nieba, tacy sami jak i my. Należy z nimi mieć dobre stosunki, pytać ich o życie, gdyż oni wiedzą więcej od nas, więcej niż głosi każdy na ziemi stworzony system filozoficzny czy religijny, który wciąż bazuje na ślepej wierze w bajki, oraz który wciąż bazuje na ślepej wierze w bajki oraz nietransparentne przekonania. Tak się nam zdarzyło pytać ich, jak sobie radzić w życiu, oddać się ich opiece. No, mamy tutaj świętych, mamy Ojca Pio, to jesteśmy w dobrej opiece i w dobrych rękach. Lecz trzeba szukać nie półbogów czy naukowców, ale Boga oryginalnego, wyposażonego w pełnię życia i możliwości. A to jest zasadnicza różnica w poszukiwaniu. Kierunki są na razie różne, wiadomo z jakich przyczyn. UFO tak zwane i różne cywilizacje są produktem ubocznym nawałnicy i ekspansji upadłego wszechświata, który nigdy nie był w planach Boga, tym bardziej w tej naszej kołchoźniczej i pełnej cierpienia formie. Pytać ich, ale czy oni wszystko wiedzą? Nie. I teraz słowa Ojca Pio. Nawet aniołowie w niebie wszystkiego nie wiedzą, słowa Ojca. Małymi kroczkami, mimo wszystko, trzeba iść do przodu. No ojciec Pio mówił, że w katolicyzmie już nie ma prawdy, w ogóle już nie ma prawdy. To, co głosi teologia, filozofia chrześcijańska, to naprawdę są śmieci. I ojciec Pio powiedział, że jeszcze część prawdy, część, nie cała, część została jeszcze w hinduizmie. W
tym starym hinduizmie. Oczywiście nie w ich ideologiach, w tych kastach, to nie, bo to też jest dziadostwo. W czymś innym, no ale to już... Tu już macie, ja wam napisałem te książki. Dla siebie pisałem, dla was pisałem, bo ja miałem z tego wielkie radości, że mogłem pisać, bo ojciec mi powiedział, że jak nie będziesz pisał, to zwariujesz. I zawsze jak pisałem, to miałem niesamowite wcześniej przeżycia różne, i smutne, i takie, siakie, i uwakie, ale jak zacząłem pisać, to miałem taką radość, że wracałem do tego pisania, bo chciałem się pocieszyć. No to bym zwariował, gdybym nie miał tych pociech wewnętrznych. Pomimo rodziny, dzieci, wszystkiego, i tak siedziałem przy komputerach. Najpierw na początku to oczywiście ręcznie wszystko pisałem, potem przepisywałem na maszynach do pisania, potem komputery i tak dalej, i tak dalej. Trwało to długo. Ale są, i teraz te pisma już nie musicie szukać w hinduizmie czy gdzieś tam, bo macie już tutaj to pootwierane po prostu drzwiczki, drzwi pootwierane do swoich rozmyślań, do swoich przekonań, do swoich wariacji duchowych na temat właśnie życia. To są jakby podane te myśli w tych pismach właśnie, które napisałem. Dlatego niebo chciało, żebym wydał, żeby wydali. Właśnie to oni wydali, nie ja. Ja tylko pisałem posłusznie i pokornie. A oni to wydali i zrobili tak, żeby wyszło. Jeszcze trzeci tom mnie czeka, no ale to w przyszłości dopiero. Jeszcze jedna myśl. Prawdziwe przeznaczenie każdego człowieka polega na osiągnięciu Boga w sercu swoim i we wszechświecie, w jakim obecnie żyje. W niebie Boga się już widzi na różne sposoby, w różnych formach, i problem jest wówczas rozwiązany. Tutaj Boga nie widzimy. Ojciec powiedział, że nikt nigdy na ziemi Boga nie widział i nie zobaczy, bo jeszcze jesteśmy zaślepi. Za mało miłości mamy, a poza tym tu jest taki system i nie wszyscy mogą widzieć Boga. Ojciec Pio też nie widział, mówił, że on nie widział, jak żył, mimo że bilokował, miał stygmaty i tak dalej, był święty, też nie widział Boga. Niebo widział, ale Boga nie. Dopiero jak już tam się przeniósł, to już teraz widzi. Wszyscy mogą widzieć, a Bóg ma różne formy, jak Krishna czy inni tam się przemieniają na różne sposoby, jak dusza jest bezcechowa i Bóg też jest bezcechowy. Jest żeńska i męska energia i my też taką mamy i buchamy tymi wszystkimi naszymi pięknymi uczuciami, przytulankami duchowymi, no, erotyką duchową. Wszystko tam jest. Ojciec kiedyś powiedział, no to, że jakby katolicy zobaczyli, jak teraz jest w niebie, co oni tam robią, to by się zgorszyli. Tak się kochają. Wszystkie numery świata, ale nie takie, jak mówię, fizyczne, bo tam fizyczności nie ma. Takiej, jak my myślimy tutaj, bo tu jesteśmy przyzwyczajeni do form fizycznej. No. Małe ciałko, młode, no to hormony buzują, to się chce. A potem, jak już stary, no to już nie za bardzo. Już to inaczej jest, już się nie za bardzo chce, ale energia wewnętrzna jest. Jesteśmy wrażliwi na piękno, na wszystko, na młodość. Na starość nie jesteśmy wrażliwi. Na młodość tak, bo ona ciągnie młodość. Bo w niebie są wszyscy jakby młodzi cały czas, odczuwają tą młodość. To jest ta tęsknota. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i tej wiedzy Ojca Pio, który nam przekazał. I słuchajcie audiobooku, bo tam jest... Łatwo, można sobie na słuchawkę wziąć, w samochodzie można słuchać, przez Wi-Fi, no różnie przecież, nie? Przez Bluetootha. Także wiedza jest wykopana, odkopana, przekazana z nieba. Więc warto korzystać, abyś żyć już tu ostatni raz, a nie babrać się znowu w jakieś ideologie, w jakieś komunizmy, jakieś lewactwa i inne prawactwa. Uniwersalizm nieba musi troszeczkę tutaj na ziemi zawitać, wtedy będzie dobrze. To trzymajcie się siostry Faustyny. Iskra z Polski, wiadomo. Pa, pa. Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy. www.systemmilości.pl